A jak żabka wchodzi w sponsoring, to co dostajesz? Czekoladę, batony jakieś od nich? Czy... Nie, to od Aikosa dostaję pizzy. Od żabki po prostu dostaję darmową kawę w każdej żabce w Polsce. A sponsoring żabka. No ale Tattoo Convent też robiłeś na zerwanych taśmach. Bywały takie konwenty. No, muszę się przyznać, że bywały konwenty, które lubiłem na zerwanych taśmach. Wtedy mówili, że cię odjebało. No prawda. Konkurencja też musicie bardzo nienawidzieć. Tych, co organizowali inne konwencje. No. Na pewno. A oprócz, czy w tych 7 konwencjach znajdzie się tam miejsce, nie wiem, na Warszawę, na Kraków, czy oni nie robią w tym roku? Nie robią. Robią, tak. Ale oni taką małą. Czy nie, no normalną. Poszli za głosem ludu i zrobią taką małą. Wiesz co, nie, chyba normalną będą robić konwencje i w Krakowie, i w Warszawie. Tak co teraz myślę, nie, to co mówisz, że to jesteś tak ostro nastawiony teraz na kasę w tym roku, no bo tak, nie ma boksów, tylko zrobiłeś w jakiejś stodole, kurwa, sobie barameczki. Tak. Pod przykrywką, że niby, żeby się ludzie integrowali i ten. Teraz nie ma VIP-a, to tylko kupony, no to powrót do przeszłości, bo przecież kupony były kiedyś. Ale kupony, kiedyś, ale nie kupony, na... kiedy, a, kupony kiedyś tak, były, nie? Do takiej kuchni zewnątrz. No tak, no a co to za różnica? No. Teraz jest po prostu ten, nie? No. Jest to wygodniejsze, ale masz, no, no masz rację, no tak, no to właśnie jest tak zrobione, wie. Po prostu, powiem ci tak, pewne osoby odeszły i które robiły super robotę i teraz ten konwent już nie będzie wyglądał tak fajnie, no. Nie ma tych osób, więc nie musisz płacić więcej, czy co? Nie, no, nie będzie tak fajnie wyglądał, jak nie ma tych osób. Rozumiesz, o co mi chodzi? Przecież one organizowały cały konwent. Rozumiem. Teraz nie wiem, kto organizuje konwent, generalnie chyba sam. Teraz konwent sam się organizuje, Adam. Bo odeszły osoby, które organizowały cały konwent, to teraz konwent sam się organizuje. Nie wiem, jak to działa, ale tak jest. No powiem ci, kurde, 7 konwencji samych się ten zorganizuje, no to może w końcu, może będzie klapa. Może. Co? No mam nadzieję. Liczysz na klapę. No liczę na klapę. No. Nie miałeś na to wpływu. Nie. No to na bank się wypierdoli teraz wszystko, no, i okay. Się, no, tak się zawali. Tak myślę. No. Nie, no, to... Dobrze ci tak chują. Dzięki. Dziękuję. Żabka, obciak jak chuj. Płotki. Brak cateringu na VIP-ie. Płotki. Tak. Chuj, katastrofa. No, katastrofa na banku. Starym co ci powiem, nie? Jest taka, jesteśmy tutaj, myślę, Tattoo Convent jest taką biedronką tatuażu. No i w sumie fajnie. Wiesz, o co chodzi. No, myślę, wiele osób czeka, aż to się wypierdoli. Myślę, że na pewno się wypierdoli, skoro się sam organizuje, nie? I co wtedy będziesz robił, jak już ten nie będzie ja mam plan na szałas w lesie. Tak, ale wiele ludzi mnie pytało zawsze, co ten Marcin tam robi, co przecież to kurwa nic tam nie ma do roboty, nie? Właśnie. A tu się często pojawia taki ten, przecież co robić przy takim festiwalu? Nic, ja nic nie robię. No tak, no bo przyjeżdżasz. I tylko rozdaję nagrody. Tutaj wiesz, boksy się postawią same. Tak, scena też. Scena też. Wiesz, nie robi. No ty sama. Tego nie robisz, no to wiesz. Ja nie wiem, kto to robi. Ja przejeżdżam tylko rozdać nagrody. Mi się podoba ta konwencja w Warszawie przed pandemią. No tak. Ona była zajebista, uważam. No, bardzo fajnie wyszła. Fajnie wyszła, mega. Wiesz, że wszyscy byli zadowoleni z takiego brudu sprawy. O, pytałeś kiedy się wypierdolę, no to właśnie wtedy, no wtedy się Tattoo Convent jakby wypierdolił. Nie ma co ukrywać i może i dobrze. Wiesz, myślę, że wiele osób się ucieszyło i spoko. Fajnie poprawiać humor ludziom. W sensie, wiesz, im dawać takie poczucie, że spoko, nie?